Żyjesz? Żyjesz. Siema. Siema. Czekaj, ja ci dam latarkę. Masz. Tu, na dole masz latarkę, a wodę masz? Nie masz? Masz dwie wody na razie jeszcze. Ty no najgorzej. Czemu? To są najgorsze, najgorsze te mapy takie zrobione. No nie mogę. Dlaczego? No przecież mi tu zaraz coś na mordę wyskoczy na 100%. Nie no, wydaje się. Ja pierdzielę, ja w to nie gram. Co to jest? No kurde, no przecież to na pewno jakiś mutant zaraz wyskoczy. Nie no, to jest wyjście, patrz, to jest exit. O, ile wody, ty, bierz, bierz. A, to jest taki chyba ten. Safe zone, no, może być, że to jest safe zone, ty. Dobra, dawaj, zbieramy fanty i idziemy, ja się napiję wody. Dobra, idziemy, dawaj. Ready? Gotów? Gotów? No. Popatrz mi w oczy, gotów? Popatrz w latarkę. Jesteś tak ciemny, stary, że nic nie widzę. Nie no, ku... Oho. Zamknij! Poszedł? Poszedł. Poszedł. Ja udawałem karton, nie? Poszedł. Nie wbiegł tu. Nie wbiegł tu. To chyba, że serio jest safe zone. Jo, pierdziele. Jak nas przywitał, co za... Ale to widziałeś, stary? Ja tu zrobiłem taki karton, że on nawet jakby wbiegł, to by nie domyślał, że to ja. Stary, ta latarka ma taki zasięg, że go nie ma. No i co? Lidlowa. I co ja tu mam zrobić teraz, jak on tu grasuje w tych ciemnościach? A gdzie on poszedł w ogóle? W którą stronę słyszałeś? Nie mam pojęcia. Wydaje mi się, że gdzieś naprzeciwko, ale mogę się mylić. No przecież on jak mi na mordy wylecie, to ja się zleję tutaj. Postaraj się nie, w lewo mamy drzwi, patrz, chodź. Ty, a co to jest? Dobra, mamy, tu zostajemy, mamy składzik, przyczulnie jest. Ciepłą wodę mamy, patrz, podprowadzoną tu na górze. Będzie można się mylić. Brać prysznic. No, zostajemy. Pytanie, czy chłop umie drzwi otwierać, czy nie? No właśnie, jeżeli nie, no to takie pomieszczenia to są nasze schronienia. I pytanie, czy on widzi latarki? Wydaje mi się, że może widzieć. Właśnie, że te latarki nie są takie, że tylko dla nas to jest korzyść, tylko dla niego też jakieś tam, wiesz... Te latarki nam że światło do dupy, to jeszcze nas będzie widział, tak? No te latarki nam tyle dają, że chyba lepiej chodzić bez. Bo nam się przecież lampy zapalają na górze. Jak podchodzimy. A jak się tak nagle dźwięk urywa, to ja mam zaraz wrażenie, że będę słyszał. Ja też. Idziemy przy ścianie. O, tu już jest ciemniej. Tu trzeba latarkę użyć. Biegnie! Biegnie! Uciekaj! Biegnij! 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 Żyjesz? Nie. Nie? No nie zostawiaj mnie znowu, ty! No złapał mnie, rzucił mnie na ziemię i mnie zeżarł, czaj. Bo mi się drzwi bugują. Ty, no co ja robię u ciebie na trzeciej kamerze? Tekstury ci znikają. Twój cień tylko zostaje. No ty bez kitu, no o, udało mi się. Sam jesteś jak potwór. Ja, bo te drzwi się psują, jakby... Jak klikasz te drzwi, to znikasz, czajesz. No wiem, mi się ogólnie kamera przetem. Dobra, czekaj, chyba zrestartujemy to, co? Dobra, teraz musimy uważać. Szkoda, musimy że nie mogę mieć dwóch latarek. Możesz, w ekwipunku. Ale naraz. A, to naraz to nie. No i gorsze jest to, że go nie widać, bo tylko zęby widzisz na początku i potem jest dupa. I możemy na kucku powinniśmy chodzić. Mi się wydaje, że każdy z tych potworów ma jakąś umiejętność, ty i tego. I jedni słyszą, inni widzą. Jest po lewej. Światło się przesuwało po lewej, coś jasnego. Pobiegło właśnie tam na twoje lewo. Ty, można sobie włączyć VHS efekt. Chodź. Chodź. Tutaj. O kurcze, ty. Co? Włącz sobie VHS efekt. Co, że na takim VHS-ie gramy? Nie, no nie wiem, jak chcesz. No trochę mały ekran. A to widzowie napiszą, czy chcą na takim VHS-ie, czy na normalnym. Na razie będziemy grać na normalnym. Dobra, chodź, musimy spróbować... coś tu zrobić, bo my nie możemy tak w miejscu stać. O, wdepłem wodę, ty. Dobrze, że nie w... no. Zamknięte? Ten gamon gdzieś tu jest na 100%. O, otwarte. Co to są za pokoje jakieś? To są jakieś, kurde, co to jest? Ty, może żeby się schować. A, może. Nie no, wydaje mi się, żeby się schować właśnie, no. No i co, ja mam tu na dół iść? Chyba on ostatnio stąd nam wybiegł, ty.
co, jak to jest jego nora? No to wtedy... Wtedy pamiętaj drogę do schronu. Okej, okay, jest... O, chodź tu, drzwi są, chodź. Dobra, jest safe zone. Zostawiam otwarte drzwi, żebyśmy mogli szybciej się schować w razie czego. A my kółko zrobili? Nie zrobiliśmy. Nie, zeszliśmy na dół. Ty, ale to jest to samo. No jest to samo. No jak, patrz. Ty, coś tam światło się zaświeciło, przeszło tak dziwnie, przeleciało. I to co, dawaj, idziemy. No dawaj, idziemy. Zobaczymy. Chyba, że te lampy prowadzą. O, i tu już jest inaczej, albo nie. Nie no, jest inaczej. Patrz, o, pyk, też taki pokój. O, i kolejne zejście, ale jest inne już, widzisz? Czy mamy na sam dół schodzić? Chyba nie mamy każdego piętra eksplorować po coś, nie? Dobra, dawaj, choć schodzimy może na dół dalej. To się źle skończyć. O! O! Wracamy. No i teraz... Ciemno tu jak w tyłku, no. Stary, tu ja nie wiem, gdzie mam iść. Tu są drzwi. Ej! Co? Coś się tam świeciło. Ja tu świecę daleko, widzisz mnie? Ale tam! Widziałem światło. Gdzie? Tam o, taki orb czy coś. Ty idzie! Biegnie tu! Nie! A gdzie on jest? Zjadł mnie. Hey. Ale żyjesz? Nie. Ja umarłem. To on jest, stary, to jest on! To jest ale, on, uciekaj! Ale co ja mam zrobić? To jest on, uciekaj stąd! Ale ja mam pokazać plakietkę? Tak, chyba. Albo nie, to jest, żeby się identyfikować. Uciekaj, bo to jest on! Uciekaj stąd, po prostu wyjdź! Run! Run away! No nie mogę, bliski zablokował! Czuję się jak jakbym był w pierdlu pod prysznicem, czy coś. Widzisz to? Pokazał ci plakietkę! Plakietkę ci pokazał! Jestem w policji! Nie. To ty pokazałeś. Excuse me? Ej, co... no nie wypuśćcie mnie. I co teraz? Poświeć mu w twarz, weź mu latarą w twarz walnij. Słuchaj! Hello? Świecisz mu w stopy. Ci dam hej, wypuść mnie. A podskocz, nie wiem, kontrol lewy, prawy? Nie mogę wstać! Co on ci robi, że cię tak chamsko do kąta wcisnął, stary? Chciałem zrobić. No chyba restart trzeba. No zablokował mnie ty. No to restart. Ale... Nie widzę totalnie, nie wiem co my tu mamy zrobić. To chyba musimy... Biegnie tu! Uciekaj! Gdzie jesteś? Schowałem się. No złapał mnie! Czy nie złapał? Ty! Weź tą dupę z mojego! No stary, zamknąłem się z nim tutaj! Gdzie ty jesteś? No właśnie nie wiem, w jakimś kurde pokoiku. A gdzie ty pobiegłeś? Wróciłem się i biegłem przed ciebie. Tym tunelem pobiegłeś? Chyba tak, w każdym bądź razie nie zbiegałem w dół. Stary, no wypina mi dupę do kamery, no! No co ja mam zrobić? Nie, bo ja trafiłem do wyjścia. No! W sensie do naszego tego. Ja się boję te drzwi kliknąć F-kę, bo ja żyję, ale ja nie wiem, co się ze mną dzieje, bo znowu mi się tak kamera dziwnie zbugowała. O, krzyczy. Co tak przez drzwi? Tak, to właśnie tam byłem. I... No właśnie się zczaiłem. I no... No nie wiem, co się dzieje, ale jak biegniesz, tak ci się kamera dziwnie buguje i nie wiesz, czy jesteś w środku, czy nie. Wydaje mi się, że my musimy w dół schodzić, wiesz? Zostawiaj otwarte drzwi. O, tu są zamknięte, ty. Te drzwi tu są chyba nie bez powodu. Albo schowki, albo ten, albo po prostu któreś będą wyjściem. O, nie. Wydaje mi się, że no, może być, że wyjście, albo po prostu, mówię, do chowania się. Bo no jak się zamkniesz w środku, to rzeczywiście... No są bardzo zachęcające do chowania się, kurczę. Raz zbliżowałem z nim i ty tak samo. Jeszcze mnie przez drzwi wyrywał, czaisz? Ja bym uważał... Ja podchodzę, słyszę chciałem otworzyć drzwi, a tu nagle jego morda przez drzwi przeleciała, nie? Przecież dziurkę od klucza mi przeciągnął. Możliwe, że się rozdzieliliśmy. Nie, bo jedę za tobą. Okej, to dobrze. Panie kolego, nie wyskakuj nam zza rogu, bardzo pana proszę. Powinien być chociaż jakiś radar, że wiesz, na przykład zbliża się od lewej albo coś. Trzeba się... Ej, on powinien teraz tu na suficie siedzieć, nie? Albo się obserwuje. Trzeba tego, trzeba... Trzeba się rozglądać dobrze.
Suń się, bo nie wiem czego nie widziałem. O, za mną przybiegł! Zamknąłem się znowu z nim. Co ty gadasz? No znowu się z nim zamknąłem, stary chyba. No znowu mi dupę pokazuje do ekranu, nie mogę. No nie gadaj, stary, ja jestem obok za drzwiami. Zamknąłem się z nim. Ja czekałem, aż przybiegniesz do mnie, stary. Żeby cię zamknąć razem ze mną. I zamknąłem się z nim znowu. I znowu mi dupę pokazuje do kamery, stary. To jest... Nie otwieraj tylko jednych drzwi, które tutaj słyszysz po... O! Ty, zagrował się na ciebie. Serio? No, się przesuwa. Tak by chciał wyjść przez drzwi, ale nie może. Ale nie może drzwi otwierać chyba. No nie może, nie może. Tylko ja szukam wyjścia. Wiesz, jaki jest problem? Ja siedzę z nim i widzę jego poślada na cały ekran. Otwierać drzwi? Kurde, czekaj, bo znalazłem coś takiego, że się zamyka. To jest chyba winda i są dwa czerwone przyciski. I nie wiem, czy ja muszę coś włączyć, czy ty musisz być. Chyba będziesz musiał tu przyjść. Kurde, chyba umrę, ale okej, uwaga, próba numer jeden. Zjadł mnie. Umarłem. Ale pokaż, co ty tam masz, jestem ciekaw. Ano, chyba? Nie no, zamknąłeś. A, czyli po prostu nie mogłeś jechać beze mnie. Tak. Dobra, ale to ja umarłem, to już nie ma co. Dobra, git, znalazłeś wyjście, dobrze. Dobrze jest, co to jest za miejsce jakieś dziwne?